Dzień dobry Państwu. W najnowszym wydaniu nowin jeleniogórskich śmiertelne skutki głupiej zabawy. Zastanawiamy się, czy musiał zginąć 11-letni chłopiec, który brał udział w tak zwanym Dezodorant Challenge. To są takie zadania, które dzieciaki sobie wyznaczają jeden drugiemu. Jeden z nich polega między innymi na wdychaniu dezodorantu bądź na ciągłym utrzymywaniu go na powierzchni skóry. W przypadku, kiedy takie zadanie trafi na dziecko, które ma odczyn alergiczny, może naprawdę dojść do tragedii. Właśnie taka historia wydarzyła się 2 tygodnie w Jeleniej Górze. Tutaj szczególnie zwracamy uwagę rodziców na to, że takie trendy są bardzo popularne wśród dzieciaków. Zastanawiamy się w ogóle, dlaczego w ogóle takie rzeczy pojawiają się w przestrzeni, z czym to jest związane. Na pewno nam, dorosłym, trudno jest zrozumieć ten świat, szczególnie, że pewne rzeczy nie możemy kontrolować z powodu oczywiście świata wirtualnego, różnych komunikatorów, portali społecznościowych. To są oczywiście te zagrożenia, z którymi musimy się zmierzyć i na które bardzo Państwa uczulamy. A co poza tym, w nowinach jest już gotowy przystanek kolejowy Jelenia Góra Zabobrzy, ale jest problem, ażeby się tam dostać. No, na pewno nie ma jak dojechać, można dojść, a pociągi będą już tam zatrzymywały się od 15 grudnia. Jeżeli chodzi o człowieka roku 2019, to już w tej chwili jest 5 zgłoszonych kandydatów. Czekamy na dalsze Państwa zgłoszenia. W tym tygodniu bardzo interesująca rozmowa, której tytuł brzmi: z samego mieszkania przy granicy nie wynika znajomość Czechów. Tak trochę mocno opisowy jest ten tytuł. Rozmowa z Mariuszem Suroszem, przewodnikiem, dziennikarzem i autorem książek o Czechach, także myślę, że to jest bardzo ciekawa lektura, no, z której możemy wyciągnąć wiele ciekawych, interesujących wniosków. Na stronie trzeciej konflikt wokół dojazdy do ski areny Szerynica. Można powiedzieć, że śniegu jeszcze nie ma, a konflikt już na dobrze rozgorzał wokół tej kwestii, no, ponieważ władze Szklarskiej Poręby zdecydowały się na reorganizację tego dojazdu i to budzi duży sprzeciw, głównie jeżeli chodzi o ośrodki szkolące młodych narciarzy. W rytmie serca bohaterką reportażu Sławomira Sadowskiego jest Dorota z Przesieki, która rozwija swój niezwykły talent grania na afrykańskich bębnach. Należy ona do najlepszych muzyków tej kategorii w Polsce, a z tekstu dowiedzą się Państwo w ogóle, jak to się stało, że zainteresowała się tego rodzaju aktywnością muzyczną. No i jakie niezwykłe koleje życia ma ta dziewczyna, naprawdę bardzo interesująca postać. Jeszcze dalej w numerze kontrowersje po rewitalizacji lubomirskiego rynku. Zastanawiamy się również, co jest obecnie treścią adwentu, treścią, no, mówimy w takim wymiarze profanum, czyli nie sakrum, nie tym, co się dzieje w kościele, ale tym, co się dzieje w naszym normalnym, codziennym życiu. Góral na morskich szczytach to kolejna nasza propozycja. W nowinach sportowych Beniaminek z Osiecznicy mistrzem. Tyle w tym tygodniu. Serdecznie zapraszam Państwa do lektury nowin jeleniogórskich.